Cześć, witajcie! Witam was w kolejnym odcinku z World of Tanks. Moi drodzy, fioletowa Venta, fioletowy dosyłacz, fioletowe turbo. Duży zestaw naprawczy, mała apteczka, racje bojowe. To wyposażenie oraz konsumable naszego dzisiejszego bohatera. Naszym dzisiejszym bohaterem jest szumny 23-23 na japońskim TD-ku 10 poziomu Hori 3. Jak widzimy, szumny umie grać tym japońskim TD-kiem, ma 3 odznaki biegłości, a to, że nim potrafi grać, zaprezentuje nam w tej bitwie, więc zapraszam do oglądania. Mapa Pilsno w trybie zwykłym, szumny dostał bardzo ładne losowania na 8 tiery. Od razu komunikacja na czacie i prośba, żeby ktoś zniszczył te drzwi. Dlaczego? Dlatego, że szumny, ustawiając się w tym miejscu, w momencie, kiedy ktoś mu zniszczy drzwi, a najlepiej niszczyć je z pocisków odłamkowo-burzących, jest w stanie, jeżeli ktoś by tu skracał i przejeżdżał, dać takiej przejeżdżającej maszynie pestkę po prostu za darmo. Więc jeżeli gracie w plutonach, jeżeli gracie w tych okolicach, albo jeżeli macie szybkostrzelne działo i możecie w jakiś sposób pomóc na starcie bitwy, to ja również zachęcam, żeby załadować burzaka i te drzwi tam walnąć, jeżeli macie kogoś, kto tam będzie snajpił, a najlepiej, jeżeli jest to ktoś, kto ma potężne walnięcie na strzał. Co do Hori 3, jest to TD-10 tierowy z 360 peny wartością na goldzie. Są to apeki i bardzo dużo ludzi, w tym ja również na tym pojeździe, lubi grać na full goldzie na apekach, bo one mają 1150 metrów na sekundę na apekach goldowych. Podstawowa pena też jest spoko, 305, i tylko że tam mamy 980 metrów na sekundę. Oczywiście kwestia, kto gra z jaką ammo, na jakich losowaniach, to jest kwestią indywidualną. Tutaj pewnie ja bym grał z zestawem z większą ilością podstawowych apeków. Z drugiej strony, jeżeli na przykład nie miałbym memki, a nie mam wciąż, to być może będę na tym czołgu grał jednak bardziej na bogato, zwłaszcza też, że to jest japoński pojazd, a ja japońskie pojazdy lubię. Jeśli chodzi o moje materiały z japońskich czołgów ciężkich, no to widzieliście już wszystkie tiery, natomiast z japońskich TD-ków robiłem materiały na pewno o dziewiątce, robiłem tam omówienie premki i gadałem po prostu o wcześniejszych pojazdach z drzewka, bo kiedy japońskie TD-ki do gry weszły, ja na YouTubach miałem przerwę. Jeśli chodzi o pociski odłamkowo-burzące, mamy tutaj 90 mm peny i alfę 900, kiedy to zwykłe pestki mają 700, czyli troszeczkę mniej niż większość TD-ków na 10 tierach. Niektórzy porównują Hori 3 do jak Panzera Esto, tyle że Hori ma dużo mniejszą alfę, za to jest dużo bardziej mobilnym pojazdem. Co do pancerza, do pewnej wartości penetracji jesteśmy w stanie podingać całkiem sporo, natomiast powyżej pewnej peny już ten pancerz tak fajnie nie wygląda. Ja zagrałem na razie nim parę bitew, ale grało mi się naprawdę przyjemnie. Mam nadzieję, że poszukiwania M-ki kiedyś będą miłe, łatwe i przyjemne. Pożyjemy, zobaczymy. Nasz bohater póki co nastrzelał ponad 2500 uszkodzeń, zaatakował ostrzej w mieście, chociaż wynik na razie zbyt korzystny to nie jest, bo jest 2 do 4. Ja oczywiście wciąż mam pełno różnych pojazdów do emkowania, do ogrywania, ponieważ nie jestem fanem 10 tierów, to gdzieś z tymi dychami, na których nie mam emek, się troszeczkę wstrzymałem, skupiam się na innych rzeczach, ale wiem, że co jakiś czas mogę liczyć na jakieś fajne powtórki od was. Widzimy tutaj bardzo ładnie ustawionego Paton Tanka, jako typowy kierowca na Patonie de Tanku gra zazwyczaj kiepsko. No, Wargaming nieźle, dając taką dziewiątkę, w wielu sytuacjach pomógł farmić na takich pojazdach. Damage gorzej, jeżeli to my jesteśmy w drużynie z takimi niezbyt ogarniętymi patonami. Ciekawe, czy w przyszłym roku, a właściwie w tym roku już, bo przecież mamy styczeń, albo wy jak już oglądacie, to może nawet luty. Ciekawe, czy w tym roku również Wargaming wpadnie na pomysł, żeby jakąś dziewiątkę grać, dać wszystkim. A z drugiej strony, skoro 283 był szrotem, dawano to prawie wszystkim.
Patona dali wszystkim, to może to będzie teraz taka też tradycja. Jak pancer jest to również ustawiony bardzo defensywnie. Przyznam szczerze, że przy takim losowaniu na ósemki na tej mapie to wstyd, żeby jak pancerem grać uwalonym na K1, K2 jak STRV-em. Ja wiem, że jak pancer S100 nie ma nieprzebijalnego pancerza i można go poprzebijać, ale na litość boską, kiedy grać jak pancerem S100 agresywnie, jak nie na ósemkach i nie na takich mapach, tak? Jeździć tutaj aż tak dużo nie trzeba, a przez to, że miasto zostało odpuszczone, no to tutaj trochę zaorał nasz bohater, ale też trzeba przyznać, że HP-kowo dość mocno się już z tych HP-ków wystrzelał. Fakt faktem, ma odbitego 2500 uszkodzeń. Ale zielone dalej nie pchnęło, T30 na kampie, 4000 HP-ków pokazuje nam licznik, że jesteśmy w plecy, pada kolejna maszyna. No przy ustawionym jak pancerze jest to pasywnie, no to no nie da się już podjechać w tym momencie, zwłaszcza, że jeżeli koleś jest jeszcze na hitach, to pancerz raczej naszego pojazdu nie będzie istniał, więc nie dziwię się, że Szumny nie chce wyjeżdżać. Mamy tu jeszcze grilla też z potężną alfą. -7 do 10. Proszę bardzo, jest grill. Bardzo ładna pestka. Jeszcze ding przy okazji. 6300 uszkodzeń zrobionych. Widzimy jeszcze 2500 HP-ków w plecy, widzimy jeszcze jednego Hori trójkę. Patrząc tak po japońskich TD-kach, ich popularności na randomach, to zdecydowanie ten Hori 3 jest na randomach od czasu do czasu widoczny, co pokazuje, że przypadł niektórym osobom do gustu. O ile tamte pojazdy wcześniejsze z linii raczej tak sobie za bardzo nie jeżdżą, to jednak ten Hori znalazł swoich fanów. Nie jest to pojazd, który zniszczył WOTA, nie jest to też TEDek, który nie wiadomo jak bardzo rozwala randomy, ale widać, że niektórzy go polubili, więc moim zdaniem akurat fajna taka maszynka, która nie rozwala randomów, a jednocześnie też nie jest pojazdem, którego nikt nie chce robić. Zalecam zwrócenie waszej uwagi na gościawni z obiekta 268, bo zaczyna wyzywać wszystkich od debili, ależ to była pesteczka. Pierwszy frag na koncie naszego bohatera. 9 do 11. 9 do 12. Zaczyna się to nam troszkę składać. Banda debilu, napisał Hori 3. Wcześniej tam od debili wyzywał 268. No sami debile generalnie, nie? W tej grze grają. Patrząc po czatach. Nie ma mądrych ludzi i dobrych graczy. 10 do 12. Muszę się Szumnego spytać, jak przyjdzie do mnie na streama, dlaczego on gra tutaj z Ventą, a nie na przykład z HP-kami. Bo ja chyba mam zestaw z HP-kami, ale szczerze nie jestem pewny. Dawno tym nie grałem. Tutaj strzał za 745, czyli prawie pośrednich swoich dał grill. Ale no, trzeba przyznać, że tutaj też było sporo farta, bo gdyby dało lepiej RNG grillowi, to już naszego bohatera by nie było. Szumny raczej by tę bitwę przegrał, a na pewno ja bym teraz tego nie nagrywał na kanał, a wy byście tego nie oglądali. Teraz jest nawoływanie, żeby się wycofać. Rozumiem, że po prostu Szumny chciał zająć tutaj pozycje defensywne. T30, fajny strzał. Jeszcze nasza T30 go dobiła. Dostał Szumny spota, ale zjechał tutaj niżej, żeby być bezpieczny. Grill jest zajęty obiektem 268. Proszę bardzo, może mamy mniejszą alfę, ale to przeładowanie dość ładnie wygląda. Działo się też zachowuje dość przyjemnie. Prawdopodobnie właśnie zrezygnował z HP-ków na rzecz poprawy IDPM-u i ogólnych parametrów działa właśnie przez Ventę fioletową, bo pewnie na zwykłej to by miało trochę mniejszy sens. 8356 uszkodzeń widocznych. Ogólnie nie biorę zazwyczaj bitew, w których ktoś z was no dość kiepsko się zachowuje na czacie, albo ktoś z waszych plutonowych przegina pałę w dość już
niezbyt smaczny sposób, ale tutaj mimo pewnej sytuacji to i tak się rozbawiłem, szczerze mówiąc, na czacie. Zaraz wam powiem, do czego się chcę odnieść, bo zaraz to nastąpi. To jest GoBug 268, kolega, nie wiem, pewnie nie zauważył, że to jest rodak. Ja nie patrzę się na... Zaraz zobaczymy, jak tam 268 napisze. Jeżeli ktoś z was zna tego kolesia, albo jest w klanie z nim, albo po prostu to można go tu, można podesłać ten film, pokazać obiektowi 268, że będzie, że jest na YouTubach. I właśnie w tym momencie nasz bohater zostaje sam na 4 wrogie maszyny. Więc dość trudna sytuacja, ale ta miejscówka jest też niezbyt dobra. I proszę bardzo, ja nie patrz się na mnie, tak? Jakiś taki jest. Ja nie patrz na... Patrz się na mnie. O, tak to wygląda. No i tutaj oczywiście 268 wyzywa wszystkich. Nasz bohater mu od razu odbił piłeczkę. Zobaczymy, jak tam wyniki 268 po bitwie. I mamy grilla. Faktem trzeba przyznać, że ta miejscówka, w której znajduje się nasz bohater, jest mega wnerwiająca, tak? Bo możemy kogoś wyspotować, cofnąć się, strzelić bez spota. I proszę bardzo, i znowu, żeby nas wyspotować, trzeba podjechać bardzo, bardzo blisko, a zanim się podjedzie, to można łatwo te pestki wyrwać na twarz. I kolejna maszyna dobita. Tym razem spot już jednak nastąpił i dużo szczęścia, czwórka się odbija. Też trzeba przyznać, że tutaj gdyby był hechełek załadowany, to też pewnie by było po naszym bohaterze, ale przeciwnik się odbił, należy to jak najbardziej wykorzystać. I pytanie teraz, gdzie jest jak pancer S100? Gdzie jest ten kamperski jak pancer? Widać, jego taktyka się sprawdza, bo 3 fragi ma. Klan prawdopodobnie war ma być. Wyczekiwanie na tą E4, faktem, no to oni powinni zaatakować, bo mają przewagę maszyn. E4 się chyba trochę... ciśnie mi się tylko jedno słowo na usta. Wspaniała. No bo faktem jest na hita, więc nie dziwię się, że nie chce wyjechać, tak? Dość ciekawa sytuacja. Jest jak pancer, słuchajcie, jest jak pancer, 761 HP-ków ma, więc no, jak nam nie polosuje, to na hita go nie zdejmiemy. Jak pancer oczywiście też już wraca. Po nadbudówce można by się spróbować wbić, dolna płyta, aj, poszło tylko na gąskę. I jest E4. Cofka, ale chyba spot będzie, bo to nie było cofnięte aż tak mocno. Tak jest, no i w tym momencie nasz bohater pewnie by wykitował, gdyby jak pancer lepiej strzelił albo użył hita, ale znowu udaje mu się odbić, to jest najważniejsze. Teraz strzał i już widzimy tutaj mądrą decyzję o ładowaniu. Myślałem, że będzie ładował haek, a jednak ładuje z APK? Nie, jest haek, dobrze. Jest haek przy tej alfie, przy tym kalibrze, jeżeli dobrze poleci, to powinniśmy z haeka dobić. 4 fragi zrobione, ponad 10 tysięcy i dobicie teraz. Piękny strzał. Bitwa kończy się bardzo fajnym wynikiem, 15 do 14 po dość długim czasie i to ja lubię. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę nasz bohater uzyskał oczywiście odznakę mistrzowską asa pancernego, do tego Spartana, czołgiste kampera, wsparcie, stalową ścianę i dużego kolibra. Jeśli chodzi o asystę, to nie było jej wcale, ale za to mamy tutaj 11 171 uszkodzeń własnych. Super wynik, 5 fragów i 1439 punktów bazowego expa, więc no naprawdę wynik robi robotę, ponad 11 tysięcy uszkodzeń. Obiekt 268 wbrew pozorom też coś tam postrzelał, nie był to jeden strzał czy zero. No ale cóż, tutaj jednak największą robotę zrobił nasz bohater. We wrogim teamie bardzo ładnie grill 15, ponad 6 tysięcy na tej bumpie, też należy to pochwalić. Nasza kamperska jagódka? 654 uszkodzenia i 3 fragi. No tak się dobija fragi jagodą, moi drodzy. Więc no nie postrzelała. 22 strzały oddane, 21 trafionych, 17 z penetracją. Na te 11 171 uszkodzeń
Ponad 5000 na dystansie powyżej 300 metrów, przejechane niecałe 3 km, na czysto stracone prawie 55 tysięcy kredytów, ale myślę, że kolega się tym nie przejął. 3239 expa wpadło z różnymi bonusami. Szumny, gratuluję pięknego wyniku, gratuluję Emki, bardzo Ci dziękuję za podesłanie mi tej powtórki. No 11 tysięcy uszkodzeń robi wrażenie. Mam nadzieję, że Wam ta bitewka się podobała. Sekcja komentarzy należy do Was. Dziękuję pięknie za dzisiaj, za spędzony czas ze mną, za to, że poświęciliście go, żeby obejrzeć ten materiał. Jak zawsze dziękuję wszystkim moim osobom wspierającym poprzez różne formy wsparcia. Dziękuję też wszystkim, którzy oczywiście zabierają mnie na wirtualną kawę. Piąteczka dla Was. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. I dajcie znać proszę, co Wy sądzicie o tym TDK-u, jeżeli macie go w garażu i na jakim gracie wyposażeniu. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!